Dzień dobry dziewczyny. Witam się z wami w sobotę w nowym vlogu. I ja wam powiem, że zacznę tak troszeczkę melancholijnie i zacznę troszeczkę tak z takim tematem ciężkim. Ja wam powiem tak, zacznę może od tego, że ja należę do osób, które są przede wszystkim bardzo wrażliwe, bardzo biorą do siebie pewne rzeczy, gdy dzieje się gdzieś coś złego, jakaś przykrość, zwłaszcza osób, które gdzieś tam darzy jakąś sympatią. I wczoraj na przykład oglądałam Sylwię z Nachemii. Uwielbiam tą kobietę i naprawdę ją bardzo mocno podziwiam, bo to ile ona przeszła, ile ona na co dzień dostaje gdzieniegdzie naprawdę takiego jadu i hejtu dotyczącego, wiecie, gdzieś tam jej wyglądu i tak dalej. No ludzie to są po prostu szuje, powiem wam szczerze. I wczoraj wieczorem tak przewijałam sobie po prostu YouTube'a i natknęłam się właśnie na nowy filmik Sylwii. Tak mi przykro, ten tytuł. I oglądając ją, taką zapłakaną w tym samochodzie, to ja wam powiem, że normalnie mi się łzy zbierały w oczach, serce mi po prostu pękało, widząc ją w takim stanie psychicznym. Chodzi o to, że wielokrotnie teraz, wiecie, że nie wiem, czy oglądacie Sylwię, w każdym razie Sylwia na Śląsku ma już chyba otworzone 3 sklepy swoje właśnie z Nachemii, głównie pomagające i wspierające właśnie kobiety onkologiczne, po nowotworach. Naprawdę robi wspaniałe i fenomenalne i dobre rzeczy. I ktoś przede wszystkim nasłał na nią ostatnio sanepid. No to z tego, co Sylwia mówiła, no to to jakoś tak, wiecie, przytrawiła i tak dalej. Wszystko było ok. Niczego się sanepid tam, wiecie, nie doszukał i tak dalej. Po prostu ktoś to zgłosił. Natomiast właśnie, ja nawet w sumie nie wiedziałam, że ona działa w jakiejś fundacji. I właśnie Sylwia tam opowiada, że jakiś tam projekt miała i tak dalej, i ktoś doniósł po prostu tej fundacji na tym oddziale onkologicznym, z którym ona gdzieś tam działa, czy działała, bo też nie jestem, słuchajcie, tak strasznie na bieżąco, ale chodzi o to, że ktoś po prostu wysłał maila, że Sylwia to jest jedna wielka oszustka, że tworzy zbiórki, zbierając pieniądze, które w ogóle nie mają żadnego pokrycia. I ja wam powiem tak, że gdyby mnie takie coś spotykało jak Sylwię, czyli ten cały czas hejt, bo czasami ona na Instagramie właśnie publikuje screeny tych komentarzy i tak dalej. Gdyby mnie coś takiego spotkało, to przysięgam, że ja bym potrzebowała chyba pomocy specjalisty. Ja bym się usunęła totalnie z mediów społecznościowych. Ja ją naprawdę podziwiam za taką wielką odwagę. I naprawdę, powiem wam szczerze, że prawdą jest to, i ja sobie też zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktokolwiek właśnie reaguje i odpowiada na hejt w komentarzach, czy właśnie na przykład poruszając jakiś komentarz w kolejnym filmie i tłumacząc się w jakiś sposób, tłumacząc w cudzysłowie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli się reaguje na hejt i odpowiada na hejt, to takie osoby zostawiające tego typu komentarze, czy tam właśnie nawet, słuchajcie, tak jak w przypadku Sylwii, donoszące gdzieś, one się tym żywią. One z tego mają totalną taką, wiecie co, dawkę adrenaliny, dawkę emocji, że dopięło się swego, że ta osoba, która jest krytykowana, cierpi, płacze, że ją to dotknęło, że ją to w jakikolwiek sposób ruszyło. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że najlepszą reakcją na hejt i na tego typu treści jest totalny brak reakcji. Taka totalna, wiecie co, olewka, ale my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Ja jestem tylko człowiekiem, Sylwia jest tylko człowiekiem i takie najnormalniej rzeczy, tego typu komentarze poniekąd, no gdzieś tam nas po prostu ranią, bolą. Każdy człowiek ma uczucia. I powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie wiem, co dzieje się w głowach ludzi, którzy sieją taki jad, taką nienawiść, taką zawiść,
już kiedyś na filmie gdzieś tam poruszałam ten temat, że wydaje mi się, że takie osoby po prostu są najnormalniej w świecie skrzywdzone gdzieś tam w życiu prywatnym przez los, przez jakieś sytuacje niedowartościowane, albo mają w ogóle po prostu najnormalniej w świecie problemy z głową, bo z niczym innym tutaj nie mogę po prostu wyskoczyć. I tak się w ostatnich tych 24 godzinach tak trochę mi nagromadziło jakieś tam treści w internecie, czy też nawet w telewizji, taka wszechobecna, matko, nienawiść, złość, taki jad. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tacy są. Ja sobie po prostu tego w żaden sposób nie potrafię poukładać i w żaden sposób nie potrafię usprawiedliwić takich osób. Powiem wam szczerze, że mój mąż, zazdroszczę mu, że on ma, on po prostu zawsze mi mówi, ja mam wyjebane, po prostu, wiecie, już tak naprawdę brzydko mówiąc, ale takim osobom, które właśnie mają wyjebane, powiedzmy, na pewne sytuacje, pewne emocje i tak dalej, no to takim osobom, no niestety, żyje się po prostu łatwiej, a osoby, które są wrażliwe, emocjonalne, takie podatne na takie bodźce po prostu, to im się najnormalniej w świecie żyje dużo ciężej. Ja do takich osób należę i szczerze wam powiem, że oglądając właśnie Sylwię wtedy, to normalnie aż mnie bolało tu w środku, ile ta dziewczyna przechodzi no takich nieprzyjemnych naprawdę sytuacji. Ja bym bardzo was prosiła, jeżeli są tu osoby, które oglądają mnie i właśnie Sylwię i są na tyle dobre i miłe, żebyście dziewczyny poszły, włączyły ten filmik Sylwii. To już nie chodzi na to, żeby właśnie pooglądać ją i nie wiem, cieszyć się, że Sylwia tam, czy w ogóle tym obrazkiem, że Sylwia płacze w tym samochodzie, tylko żebyście zostawiły jej troszeczkę takiego ciepła i takich naprawdę bardzo pozytywnych wibracji w komentarzu. Ja wiem, że to jest tylko komentarz, komuś się może wydawać, że to jest tylko komentarz, że to są tylko słowa, ale powiem wam szczerze, że dziewczyny z perspektywy czasu i własnego doświadczenia, ja wiem, ile potrafi dać siły i naprawdę takiej pozytywnej energii. O, proszę! Jedzie testować motor. Ja wiem, ile takie słowa właśnie pozytywne i wsparcie w ogóle słowne naprawdę daje siły i energii. Ja wiem, bo niejednokrotnie tego sama potrzebowałam i niejednokrotnie taką pomoc gdzieś tam, słuchajcie, od obcych osób dostawałam. I właśnie najlepsze jest to, najlepsze, no ja bym powiedziała, że to jest takie bardzo przykre jednak, że najwięcej wsparcia i najwięcej takich szczerych uczuć i szczerych, dobrych słów, no dziewczyny dostajemy od osób obcych nam. No, to jest bardzo przykre, bo powiem wam szczerze, że nigdy nie dostałam od moich sióstr, czy też właśnie od osób mi gdzieś tak z rodziny bliskich, nigdy nie dostałam tyle wsparcia i dobrego słowa, motywacji w ogóle do działania jakiegokolwiek. Nigdy nie dostałam tyle właśnie co od osób obcych. Od osób, które gdzieś tam nawet ze mną piszą, rozmawiają przez internet i to jest po prostu no przykre, no najnormalniej w świecie to jest przykre, że tak niestety jest. A tym bardziej, że ja też wielokrotnie z wami rozmawiam na Instagramie, czy też właśnie w wiadomościach prywatnych, na WhatsAppie z wieloma z was rozmawiam i wy też to po prostu widzicie. Też macie swoje historie, też macie swoje gdzieś tam poniekąd, słuchajcie, dramaty osobiste i ja naprawdę bardzo też doceniam, że dzielicie się ze mną tym. I sorry, że tak wiecie, taki ważny temat ja w ogóle poruszam tu w samochodzie, ale zazwyczaj w samochodzie ja sobie mogę po prostu spokojnie pogadać bez żadnego, wiecie, ciśnienia. Także idę do domu i dokończymy jeszcze wątek. Myślę, że to będzie taki filmik bardzo, no, taki o, gadany. Dobra dziewczyny, ja już jestem w domu, już w sumie taką dłuższą chwilę troszeczkę mi tak te myśli się uspokoiły, ale mówię wam, wczoraj tak po południu właśnie oglądając ten filmik Sylwii,
cały czas później myślałam, Boże, jak tak ludzie mogą i tak dalej. Sylwia robi naprawdę tak bardzo dużo dobrych rzeczy i nie wiem, wiecie co, mi się wydaje w ogóle, też myślę, że też nie jedna z Was zauważyła to, że czasami jest tak, że jak komuś się dobrze powodzi, a na przykład Tobie się nie powodzi tak dobrze, to ludzie są po prostu, nie wiem, czy tylko Polacy tak mają, po prostu musi ktoś komuś wbić takiej osobie, której właśnie dobrze się wiedzie, która robi coś dobrego, to trzeba jej, kurde, taką szpilkę wbić, żeby pokazać jej, że wcale nie jest tak fajnie u Ciebie, jak Ty to mówisz, że nie wiem, zazdrość, zawiść, ciężko mi stwierdzić, ale powiem Wam szczerze, że ja nie mam dużo hejtu, nie mam praktycznie w ogóle hejtu. Czasem się trafi jakiś taki komentarz, taki no uszczypliwy, po prostu. I wdają się wtedy takie osoby w jakieś głupie, niepotrzebne dyskusje. I no nie wiem, to też jest przykre, wiadomo, że to też jest przykre, ale ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze takiej osobie gdzieś tam odpowiem w komentarzu, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, każdy może mieć swoje zdanie, ale wiecie, czego nie lubię? Ja nie lubię, jak się ze mnie idiotkę robi. Jak ktoś komentując coś tam robi ze mnie idiotkę po prostu. Ten ktoś myśli, że co ty jesteś taka głupia, że ty pewnych rzeczy nie wiesz. Gdzieś tam swego czasu przeczytałam takie mądre słowa, mądre, no ja mówię, że to jest mądre. I czasami jak są pewne takie sytuacje, że komuś gdzieś tam nie przegadasz, bo ktoś będzie się upierał w tym, w jakiejś tam swojej opinii, to ja kończę rozmową, taką rozmowę tekstem. Czekajcie, jak to było? Aha, że debilowi nie przetłumaczysz, a z mądrym nie musisz dyskutować, wiecie. I tego się po prostu trzymam. I zazwyczaj, tak nawet było też ostatnio pod jednym filmikiem, że czasami możemy wymienić, oczywiście, ty możesz mieć swoje zdanie, ja mogę i mam prawo mieć swoje zdanie. Tu jest, tak mogłoby to komuś się też wydawać, że tak podchodzę do tego, że jasne, ja nagrywam filmy na YouTubie, ja muszę się liczyć z krytyką, hejtem i tak dalej, oczywiście, ale to jest moje miejsce, to jest mój kanał i tak samo jak Sylwia ma swój kanał na YouTubie i ona akceptuje to, co się na nim dzieje i ma prawo albo usuwać komentarze, albo blokować takie osoby i to nie jest pod tym kątem, że a tobie nie można nic powiedzieć. Nie, oczywiście, że można, ale są pewne granice jakichkolwiek komentarzy i krytyki. No, także słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Jeżeli ja faktycznie też widzę, tak mówię tu teraz na swoim przykładzie, jeżeli ja widzę, że z pewnymi osobami gdzieś tam nie dojdę do żadnego porozumienia, że ktoś będzie twardo próbował wmówić mi swoje racje i tak dalej i nie zaakceptuje tego, że ja mam prawo mieć swoje właśnie racje i swoje zdanie, jeżeli taka osoba tego nie zaakceptuje, tylko będzie drążyć, 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 no to słuchajcie, ja blokuję takie komentarze i jeszcze tak jeden, drugi, trzeci raz tego typu sytuacja się zdarzy, no to ja taką osobę też blokuję. Do tej pory przez całą gdzieś tam moją działalność na YouTubie, tak patrząc na cały czas właśnie tej gdzieś tam mojej działalności YouTube'owej, to na dobrą sprawę ja zablokowałam może z 5 osób, to jest naprawdę niedużo, patrząc na ten ponad 10-letni staż gdzieś tam na YouTubie, to nie jest dużo, ale i też w dalszym ciągu nie ma tak, że ja cały czas jakieś takie osoby blokuję i tak dalej, no nie, absolutnie, też bardzo rzadko usuwam komentarze, ale ostatnio się zdarzyła właśnie taka sytuacja pod ostatnim moim filmem, że dziewczyna po prostu próbowała mi gdzieś tam wmówić swoje racje, stwierdzić, że sprzęt ten czy ten jest w ogóle jakimś shitem, że ja wciskam ludziom kit. No umówmy się, sorry, kuźwa, aż mnie, tak się zastanawiam dziewczyny, czy to nie jest ta osoba, co tego typu treści już kiedyś mi zostawiła. A propos, ja zachwalam pielęgnację, pokazuję pielęgnację, co działa na mnie i tak dalej. I ta osoba za pierwszym razem, ja sobie nie mogę przypomnieć, czy to jest ten sam nick,
który mi właśnie ostatnio zostawił komentarz, że tak, wciskasz ludziom kit, tak mówię dookoła, tak w skrócie, że wciskasz ludziom kit, że takie urządzenie działa, jak ty masz przecież kwas i botoks. No sorry, umówmy się dziewczyny, że botoks, jasne, ja tego też absolutnie nie ukrywam. Znam kilka osób, które nagrywają na YouTubie i które będą wciskać ludziom kit i że tak powiem, nie przyznają się do tego, że mają, nie wiem, kwas w ustach, że mają jakieś zabiegi, że to jest wszystko moja naturalna twarz i ja tak wyglądam. No nie, ja nie ukrywałam nigdy tego, że robię sobie botoks, robię usta i absolutnie nie widzę tutaj żadnego problemu albo w tym sensie, że ja powinnam się w ogóle czegokolwiek wstydzić. No nie. A kondycja mojej cery, czyli mówię tutaj o cerze, o wyglądzie cery, o tym, że nie ma pryszczy, no bo słuchajcie, umówmy się, botoks nie zniweluje Wam problemów skórnych, jeżeli chodzi o wypryski, przebarwienia i tak dalej. Kwas hialuronowy tak samo nie. Także takie próbowanie odwrócić kota ogonem, takie przyczepianie się do takich pierdół, to na mnie tak działa irytująco, że zastanawiam się faktycznie, czy czasami te osoby, które zostawiają tego typu gdzieś tam komentarze, czy nie mają jakiegoś po prostu okrojonego myślenia, takich klapek na oczy, nie są w ogóle otwarte na poznawanie nowości, nie są otwarte na wiedzę, tylko będą próbowały mi wmówić coś, że wciskam ludziom kit. No nie. Także usunęłam właśnie tą taką naszą gdzieś tam poniekąd dyskusję. Film powstał przy współpracy z jakąś firmą, więc też nie chcę, żeby pod jakimś tam filmem rozlegały się jakieś nie wiadomo krytyczne, hejtujące i tak dalej ogólnie komentarze, bo słuchajcie, nie na tym to polega. Okej, i zaakceptowałam Twoje zdanie, Ty powinnaś zaakceptować i uszanować moje zdanie i koniec tematu, koniec dyskusji, słuchajcie. A takie, nie wiem, takie drążenie, takie podjudzanie, to działa na mnie po prostu jak płachta na byka. No i słuchajcie, kończę w samochodzie, bo jadę właśnie po Lenę, że dzwoniła, żeby jednak po nią przyjechać. Także zakończę już powoli tutaj ten wątek. Dążąc do tego, żeby uświadomić Wam, że ja absolutnie nie mam nic co do jakiejkolwiek krytyki. Myślę, że może to też potwierdzić Tola, tak? Tutaj jesteś, nie? Dobrze sobie kojarzę? Kurczę, po prostu jakiś taki zanik pamięci lekki. A propos tego, że można mi zwrócić uwagę, można mi powiedzieć coś, że to coś źle zrobiłaś i tak dalej, ja spoko, biorę to na klatę, jeśli faktycznie albo powiedziałam coś źle, albo coś zrobiłam źle, albo mówiłam raz tak i tak. Oczywiście można mi mnie poprawić, można mi coś napisać, ale w sposób przede wszystkim, dziewczyny, kulturalny. Powinniśmy się ja szanuję ludzi i ja tego samego oczekuję od innych ludzi, że jeżeli coś Ci się we mnie nie podoba Ci się coś, co robię, albo masz inne zdanie, to absolutnie ja to toleruję i zawsze, nieważne kto jaki komentarz zostawi, który mi na przykład nie jest przychylny, to w pierwszej kolejności, słuchajcie, ja zawsze zwracam się z kulturą i z takim przytaknięciem, poniekąd czasami jakaś tam ironia, że pozdrawiam, miłego dnia, żeby zakończyć po prostu temat. Natomiast wyczuć się da, kiedy są osoby, które po prostu szukają, żeby a trochę Cię wkurzę, a trochę Ci tutaj coś dowalę, tak? Nie będzie tak szybko, że koniec tematu. Są takie osoby. I dla takich osób przede wszystkim ja nie mam jakiegokolwiek, nie wiem, oporu, że dobra, wysil się, napisz sobie co tam chcesz, ja komentarz usunę, Ciebie zablokuję w razie potrzeby, bo to, słuchajcie, szkoda mojego czasu, szkoda Waszego czasu. Także na tym, słuchajcie, zakończymy już ten wątek. No ale po prostu no, chciałabym tutaj oznajmić, że ja takie nie będę tu po prostu tolerować braku szacunku do mojej osoby, czy też do innych osób. No, chociaż i tak naprawdę powiem Wam szczerze, że ja jestem ogromnie wdzięczna, że to też już powtarzałam i słuchajcie, będę to powtarzać już naprawdę, Boże, nie raz, że ja jestem wdzięczna za to, że ja nie mam jako tako dużo hejtu, ja nie mam w ogóle jakichś takich
niemiłych i nieprzychylnych komentarzy, wiadomości, bo ja jestem nudna na tym YouTubie, nie? Podejrzewam, że jakbym miała jakąś firmę, działalność, nie wiadomo jaką, panoszyłabym się w sieci chwaląc, co to ja nie mam, to ja podejrzewam, że wtedy byłoby więcej hejtu i krytyki wynikającego po prostu tylko i wyłącznie z zawiści i zazdrości. No umówmy się, no kurde. Także czekam, słuchajcie, czekam, bo teraz się zacznie nowy gdzieś tam etap w moim życiu, nowe działania, nowa działalność też będzie, więc ja tylko czekam, aż ktoś się przypieprzy z jakimś komentarzem, żeby tylko szpilę wbić, że taka fajna i zajebista to wcale ty nie jesteś. I po prostu. Ale tak jak mówię, ja już jestem, słuchajcie, bliżej 40. Za rok będzie 40, więc umówmy się, mi, po mnie pewne rzeczy i pewne osoby, które piszą tego typu rzeczy, no po prostu spływają po mnie, ja mam z tych ludzi po prostu bekę. Być może poniekąd w tym sensie, że to są jakieś takie może, nie wiem, młode osoby, bo ja nie wiem, nie chcę mi się w to wierzyć, że tego typu komentarze zostawiają kobiety, które mają po 40, ponad 30 lat i nie wiem, nie mają swojego życia i siedzą tylko pierdzielą głupoty po prostu w komentarzach. Mi się wydaje, że to po prostu są takie nieszczęśliwe osoby. Chociaż znam jedną kobietę, która po prostu robi taki syf moim dziewczynom, Violi i Amandzie, z zazdrości po prostu. A to akurat jest kobieta grubo po 40, więc sorry, no dobra, są takie przypadki. Ale kończmy ten wątek. Słuchajcie, jest weekend, jedziemy po południu do naszych znajomych, więc cieszmy się tym, co mamy przede wszystkim i traktujmy ludzi tak, jakbyśmy chcieli, żeby ludzie nas traktowali. Tym oto akcentem, słuchajcie, zakończę. W ogóle ja się śmieję i czasami mój Staszek się śmieje, że ty to powinnaś prowadzić jakieś media społecznościowe, jakieś coachingowe, motywacyjne i tak dalej, bo ty masz takie gadane. No spoko, no dobra, ja zawsze mówię, że ja chciałabym się z wszystkimi kumplować, a wiem, że się tak nie da. Ja bym chciała dla wszystkich dobrze, a też wiem, że się tak nie da. Ale prawda jest taka, że jak ktoś jest dla mnie dobry, to ja dla kogoś jestem naprawdę super babką. Ale jak ktoś mi podpadnie i ewidentnie wiem, że robi mi koło dupę, że tak powiem, to ja potrafię być Francą. Naprawdę potrafię. Ale taką Francą z głową podniesioną do góry, aby pokazać, że ja się nie zniżę i nie stoczę do twojego poziomu, tylko w zupełnie inny sposób sobie ciebie gdzieś tam załatwię. O, tak. No, no niestety. Kończę, dziewczyny. Pięknie wychodzi, zaczyna powoli wychodzić słońce. Bądźmy dla siebie dobrzy. Przede wszystkim, jak pokochamy siebie, to będziemy kochać wszystkich innych. Słuchajcie, no, taka jest prawda. I ja to wiem też z doświadczenia, widząc gdzieś tam, znając nie jednego, nie drugiego człowieka. Także proszę teraz po tym filmie, jak już skończyłyście oglądać, iść do Sylwii na YouTube'a, pod ten ostatni filmik zostawić jej troszeczkę dawkę wsparcia. Naprawdę. Możecie powiedzieć, że jesteście ode mnie. No. Naprawdę, bo Sylwia to jest przecudowna i fantastyczna kobieta. Ja mam ogromną nadzieję, że uda nam się w końcu spotkać. Może w tym roku, no nie wiem, ale tak. Dobro wraca, karma wraca. To tyle. Miłego tygodnia wam życzę.